Marcin! Paj sobie! Wrzosek! No to wiecisze, bo słuchanie tej muzyki to kurwa bez sensu jest. Więc se powychodzą wszyscy. Dalej jest tylko stypa. Ja nawet nie pamiętam, jakie pojedynki są dalej, tak prawie powiedziawszy. Wydaje mi się, że na Kasjusza dużo stawiają, że będą dymy. Widać, że konflikt między Amadeuszem a Szczurkiem totalnie wygasł. No i też nie poddymiają na siłę. Jest tako, nie? Jak ten sklep się pisze, ten, o którym mówię, ekspertyko przez V, przez X znaczy. Napiszę ci na czacie. I mówię, ja autentycznie nic z tego nie mam, po prostu polecam, bo dlaczego? Po pierwsze, bo chcę, żeby tacy ludzie jak oni zarobili pieniądze, bo uważam, że zasługują. Bardzo chujowo bym się poczuł, gdyby się okazało, że jakiegoś mojego widza źle potraktowali. Wiem, że paru moich widzów kupowało od nich zegarki z mojego polecenia i byli zadowoleni, bo do mnie pisaliście ze zdjęciami i z podziękowaniami, że poleciłem. Więc po pierwsze chcę, żeby widz był zadowolony z transakcji. Po drugie też chcę, żeby oni sobie zarobili, a nie ktoś inny, bo uważam, że oni są wyjątkowo uczciwi, jak na tą branżę, która jest przepełniona oszustami. Nie będę wymieniał tutaj poszczególnych osób, których mam za oszustów, ale rynek zegarkowy jest przepełniony, kurwa, cwaniakami i oszustami. W chuj. Naprawdę, to jest mega zgorzkniały, spierdolony rynek. Takie oszustwa polegające na tym, że na przykład zegarki, które mają 2 lata, polerują. Jak ktoś się nie zna, to kłamią, że to jest nowy zegarek, który nigdy nie był noszony i zawyżają cenę przez to. Potrafią dokumenty podrabiać czasami, bo bez dokumentów mają zegarek, żeby zwiększyć wartość zegarka, to dokumenty podrabiają. Potrafią ci na przykład ogniwa do zegarka zamówić podrabiane, bo oryginalne kosztują bardzo dużo, zwłaszcza takie ze złota wykonane, to chyba parę tysięcy jedno ogniwko kosztuje, to nie potrafią podróbkę ci kurwa sprzedać. To jest norma tam, nie? To jest bardzo, bardzo, bardzo śliski rynek. No ale też na przykład z mojego polecenia Tomek Fornal kupował zegarek w ekspertyko i też mi mówił, że mega zajebiste miejsce, nie? Sergiusz tam kupił 2 zegarki, ja tam kupiłem 2 zegarki. No. Czemu nie powiem, kto żeby ostrzec innych? Bo nie mam na to dowodów, to że wiesz, to są dowody anegdotyczne. To, że mój kolega mi powiedział, jak został potraktowany w jakimś miejscu na przykład, to nie jest dowód, żeby rzucać go w eter, rozumiesz? Bo za to są kurwa pozwy. No a tak zupełnie szczerze, co do Arka Tańculi, to tych zaczepek w moją stronę, ja oczywiście odpowiadam, bo ja nigdy nie pozostanę dłużny, ja tak działam, tak to zawsze będzie to wyglądać. To ja uważam szczerze, że on, jeden z powodów, dla których mnie zaczepia, jest taki, że jakkolwiek to kurwa źle o mnie nie świadczy, to uważam, że jestem jedną z ostatnich osób w fejmie, z którymi on ma szansę wygrać. Bo ja uważam, że jak na gościa, który trenuje 6-7 lat, on naprawdę prezentuje tragiczny poziom i większość zawodników stażem zbliżonym do niego go po prostu zjada w tej klatce, kompletnie go zjada. Więc jak sobie weźmie takiego amatora jak ja, który potrenował półtora roku, no to ma szansę za mną wygrać, nie? A musi wygrywać, żeby go z tej federacji nie wyjebali, bo jak już zdążyliśmy ustalić, on nie wnosi zasięgu z zewnątrz. No. Linki Master! O to przykład, historia Marty Linkiewicz jest piękną historią. Od czarnego kutasa w ustach w autobusie do narodowego. Stary, to naprawdę, autentycznie, to jest kinowa historia. Kinowa. I naprawdę zrobiłam mega progres pod kątem i zachowania, i pod kątem umiejętności. Bo co by nie pierdolić, to ona naprawdę się w chuj dobrze napierdala. Karolina!
Wrocławia! Owczarz! Na Netflixie byłaby czarna. No tak. Witam was, to jest drugi panel przed Fame 22. Na początku... Jeszcze tylko napomknę jedną rzecz, patrzcie jak się czasy zmieniły. Marta Linkiewicz, która była kiedyś linczowana za to, że promuje kurestwo, kompletnie z tego wyszła, odbiła z tego, wyszła na prostą, zrobiła dużą przemianę i fizyczną, sportową i mentalną, a te wszystkie kurwy, te influencerki zajebane, które miały kurwa wszystko na tacy podane, poszły w stronę kurestwa i pozakładały OnlyFansy. Ja pierdolę. Ja mam by far dużo większy szacunek do takiej Marty Linkiewicz, no do tych kurew z OnlyFansem, bo ona zupełnie jakby, wiesz o co chodzi, nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz, a te kurwy na OF-ie skończyły. Jeszcze komunikaty sponsorskie, patronami wiele, wiele innych. Zaczynamy, Gimper. Zaczynamy, dobrze. Ja bym zaczął od pary Filip Bątkowski, Marcin Brzosek. Tutaj panowie między wami na pierwszej konferencji trochę iskrzyło. Filip, ja mam do ciebie pytanie, bo w twoim kierunku ze strony Marcina padło mega dużo bardzo wielkich epitetów. Ona ma OF-a nadal? Wyglądasz jak z niej. A nie usunęła? Klękasz do miecza. Ona chyba odeszła od tego. Spodnie. Ogólnie no, jakby mega mocno z tobą jechał. Zdaniem dużej części widowni ty dosyć biernie na to reagowałeś i chciałem zapytać dlaczego. No wiesz, pisze to gość, który robi sobie selfie w lusterku ze spuszczonymi spodniami. W ogóle od razu mówię, że nie rozumiem, dlaczego on dzisiaj jest w koszulce. Ja nie wychodzę do face to face'a, jak Marcin nie zdejmie koszulki. To podoba ci się, czy co? Nie no, elegancko wygląda. Teraz pasuje to do jego narracji ze stringami. To nic złego, prawda? No właśnie, nic złego, więc nie wiem, czego się czepia moich stringów. Ja noszę stringi, on chodzi bez koszulki, mam nadzieję, że dzisiaj będzie face to face bez koszulek. Co to za zdjęcie, Marcinie? Jaka jest historia? Nie wiem, o jakim zdjęciu ze spuszczonymi spodniami mówisz, bo nie przypominam sobie, żebym cokolwiek ci wysyłał, a raczej nie uświadczycie... Jest na moim Instagramie. Takich pornograficznych zdjęć na moim Instagramie. Filip zarzucił mi, że zrobiłem sobie zdjęcie w łazience bez koszulki i że było widać kibel, ale na jego zdjęciu było po prostu gówno. Czyli on. To już wolę chyba kibel pokazać niż kurwa takie gówno. Marcin, jak koło ciebie przychodziłem, to czy przychodziłem koło ludzi, to nie czułem, że ktoś zaczął jebać tym gównem, więc chyba mówisz o sobie w tym momencie. Mam dla ciebie stringi, jakbyś ostrał swoje nowe. Proszę, przekażecie dalej? Zakładaj, dalej? Zdejmuj koszulkę, pokażcie i zakładaj dalej stringi. Przekażcie dalej, czyste, są nowe, spokojnie. Dawid, proszę, przekaż dalej, no muszą... Karolina, to są nowe ze sklepu, no. Podejdź, Huber, tak, no, czyń na dziewczynach się te stringi zawsze mają. Mam nadzieję, że kolejny dzień w fiórze, nie? Poczekaj, mi się wydaje, że Marcin powinien osobiście przekazać. Przekaż osobiście, Marcin, no. To kurde. Marcin, biorę stringi i wręczę ci je po klatce, jak dostaniesz w pierdol. Dzięki. Wezmę i założę ci na głowę w klatce, jak dostaniesz w pierdol. Jak już się obudzisz, kurwa, to możesz robić cokolwiek. Daj, to mój rozmiar chyba. Będziesz wtedy na sorze i mówię, podoba mi się bez koszulki, to chyba mogę ci obiecać, chyba że to będzie... Przepraszam. Paweł, przymierz. Przepraszam. To będzie mój rozmiar, kurwa. Tak jak podoba mi się bardzo bez koszulki, to możesz być pewny, że to będzie ostatnia rzecz, jaką zobaczysz, zanim kurwa stracisz przytomność i medycy będą cię budzić. Ale jesteś przekonany o tym? Jesteś pewny siebie taki na sobotę? Jestem chuj pewny siebie. Tak, jesteś pewny siebie? Chuj pewny siebie. Zobaczymy. Marcin, ty powiedziałeś coś takiego... Zobaczymy, na... kurwa, czekaj, ale riposta. Zróbmy wam w ogóle face to face, panowie. Ale bez chodźcie koszulki, bliziutko. Chodź, zobaczmy was. Ale powiedziałem. Szeregowy Bątkowski, ściągaj koszulkę. Ale zdejmij. Ściągaj koszulkę, ale już. Ale zdejmie czy nie? Chodź, Filip. Nakłonimy go, chodź. Ale musisz zdjąć koszulkę, no powiedziałem, niech pokaże formę. Mogę zdjąć spodnie, jak klęknie do miecza. Mam jeszcze drugą parę. Założę ci na głowę po walce. Ja na głowę ci po walce założę. Dobrze. Jak wygrasz, możesz mi założyć na głowę z tymi. A co ja mam ci założyć, jak wygram?
Słuchajcie, tu jest wielka złość. I od tego pojedynku zaczynamy galę Fame 22 Ultimate. Kupujcie bilety fame.tv. Panowie, boxing position. A ci, co nie mogą być z nami na PG Narodowym, to kupujcie pay-per-view fame.tv i bądźcie razem z nami. Filip, ale jeszcze przejdę do ciebie. Ale widzę, że już coraz bardziej denerwuje cię Marcin. Co? Jest coraz bardziej obstrany. Bo czytałem komentarze ogólnie też pod naszą rozmową i tam ludzie mówili, że na bardzo dużo sobie pozwalasz. Ale słuchaj, jest 5 dni do walki, 6,50 na mnie kurs, więc od razu można dużo postawić, można dużo wygrać. Marcin jest pewny siebie, jestem pewny siebie, damy dobrą walkę, tam będzie dużo emocji. Moja pewność siebie jest poparta czynami i przygotowaniami. Właśnie, Marcin, ty powiedziałeś na programie coś takiego do Filipa. Kondom Bądkowski, nie jesteś porucznik, bo cię wyjebali z wojska, lamusie. Co to jest za historia? To może Filip by się powinien wypowiedzieć. To znaczy tak, to, takim żargonem wojskowym do siebie rzucacie. Ja nie byłem nigdy w wojsku, więc jakby po prostu mówię, co słyszałem. No. W skrócie powiem, skończyłem liceum lotnicze, poszedłem do szkoły oficerskiej, skończyłem szkołę oficerską, również lotniczą. Później jeszcze 3 lata służyłem w wojskach lądowych i zrezygnowałem z wojska po tam 10 czy 12 latach służby razem z liceum i taka jest historia. I na trybunach będzie też 1500 żołnierzy wspierać mnie na gali, więc nie wiem, kto mnie wyjebał i gdzie. Ja wyjebię Marcina Wrzoska z fejmu, to jedyne. To skąd informacja, że Filip został wyjebany z wojska? No znikąd. Nie mogę powiedzieć. Rzucił sobie tak. Marcin, pomówienie. Może się uda, pomówienie. Marcin, ale potwierdzone info. Udowodnij, że cię. Dobra, to, że żołnierze z domu przychodzą twoi koledzy, to wcale nie znaczy, że cię nie wyjebali. Udowodnij, że cię nie wyjebali w takim razie. Ale co ja mam udowadniać? Że jestem żyrafą? Chyba musieliście rozwiązać umowę w jakiś sposób, tak? Za porozumieniem stron lub nie. Pokaż, udowodnisz wtedy. Dobra, no gdzieś tam pokażę. 6,50 na mnie kurs, Marcin, gdzie pokażesz? Chcemy to kurwa zobaczyć. No nie wiem, są na pewno jakieś dokumenty. Na Instagramie swoim, rzucę na swój kurwa Instagram, poszukam, przetrząsnę te segregatory. Marcin, 6,50 na mnie kurs, to chyba mnie znokautujesz w sobotę, co? No nie wiem, pobawię się tobą. Ale słuchaj, jakbyś mnie znokautował, to byłby wstyd. Czemu wstyd? Pobawię się tobą, bo chcę, żeby ludzie mieli trochę frajdy. 6,50 kurs na mnie, największym underdogiem gali jest. Dobra, znokautujesz mnie? Tak. Obiecujesz? Tak, obiecuję. Cieszę się. Dobra, słuchajcie, Filip tutaj zapowiedział, że Marcina wyrzuci z fejmu, no ale najpierw to Marcin został wyrzucony z KSW, można powiedzieć, po przegranej z Kasiuszem. Przez Kasiusza, no dlatego witamy Karolinę Owszar z KSW. Wspaniałe powiedzenie. Która ma również te szanse, również ma te szanse. Chcesz iść drogą Marcina, czy jak? Swoją drogą Karolina Owszar, jak przegra ten pojedynek, to wypierdalają też ją z KSW podobno. Słuchaj. No ale ja nie walczę z Kasiuszem. No tak. Karolina. Myślę, że Kasiusz by z Karoliną wygrał też. Aha. Bijecie się, no też nie z powodu, wasza historia trwa, nie wiem już ile, 2 lata? 2 lata chyba, tak? 2 albo 3, jakoś tak. Czyli już długo. No i dziewczyny, pierwsza wasza konfrontacja. Jak wyglądał ten historyczny już sparring, a właściwie to jedna runda sparingowa? Wiesz co, to Marta o nim pierwsza mówiła publicznie, więc w sumie niech teraz też może o nim opowie, bo mi by jako sportowca mi w życiu by nie przyszło do głowy. Bardzo chętnie poruszę ten temat, bo tak jak 2 lata temu było o tym głośno, to nie jest tak, że ja pierwsza mówiłam o tym publicznie. Rzeczywiście wrzuciłam zdjęcie z naszego sparingu na social media. I rzeczywiście wtedy też pamiętam, bo no, to jest nasza historia, ona się ciągnie. I wtedy rzeczywiście. A możesz bliżej mikrofon. Okej. Okay. Wtedy też pierwszy raz stwierdziłam, że chciałabym walczyć z Karoliną, ale to mój trener. Wydaje mi się, że to mój trener poruszył temat tego sparingu gdzieś. Nie byłaś pytana na konferencji na temat tego na Cage'u, jak ci poszedł ten sparing. Siedział sobie. Bardzo mocnym uśmiechem powiedziałeś, że nie możesz tego powiedzieć, ale bardzo dobrze wspominasz ten dzień. No bo odpowiedź jest sugestywna. Bo uważam, że ten sparing był wyrównany, skoro... Oczywiście, że był. Tam oczywiście, nawet padły takie hasła, to chyba Amadeusz się właśnie różnimy. Tak, Amadeusz też, wiesz, że Marta cię dominowała wręcz. Że choćbyś mnie znokautowała, czy ja bym znokautowała ciebie, sparingi polegają na tym, że jeżeli ja poświęcam swój czas i przyjeżdżam pomagać,
to ja później nie mówię o tym głośno, jeżeli coś poszło dobrze czy niedobrze, bo umówmy się, w tej rundzie się nic nie działo. Ja mówiłam tylko i wyłącznie o sobie. Jestem odpowiedzialna za to, co dzieje się w mojej głowie, za to, co ja pokazałam na tym sparingu. Wypowiadałam się też tylko i wyłącznie na swój temat. Rzeczywiście, potem wyszedł z tego kwas i ja potem przyszłam na konferencję i powiedziałam, że cała ta rozmowa była rzeczywiście niepotrzebna, że nasz sparing był wyrównany i tak chciałam to zostawić. I tak się też stało. A 2,5 roku później kończymy tutaj ze sobą, więc jakby koniec końców historia kończy się tutaj, aczkolwiek no dla mnie sparingi, jeżeli mówimy o takim pomaganiu sobie sportowym, to jest coś, co nigdy w życiu obojętnie, co się na nim wydarzy, bo naprawdę przeszłam przez wszystko na sparingach i w życiu nie mówiłam o tym w żaden sposób sugerująco publicznie, co by się stało, bo choćbyś mnie tam zakołtowała, no to jakby to nie jest w porządku, że ja przyjeżdżam, poświęcam czas, żeby później o tym gdzieś mówić. A sama dobrze wiesz, jakie masz zasięgi, jakie ma zasięgi Fame i jak to się gdzieś na mnie w jakiś sposób odbiło, że jakby, no że jakimś echem to się odbiło, nie? Też uważam, uważam, że cała ta historia i wywlekanie tego było niepotrzebne i też uważam, że ta cała historia mnie bardzo dużo nauczyła, ponieważ teraz jak robię sparingi, a robię sparingi z różnymi zawodniczkami, w ogóle nie udostępniam tego w swoich social mediach, ponieważ też nie chcę w ogóle, żeby nie chcę, żeby też ludzie o tym gadali i rzeczywiście... A może powinnaś, bo zobacz, kto się później kończy, że kończymy razem na Narodowym, więc... Nie, uważam, że bardzo dobrze, że nasze drogi się skrzyżowały i widzimy się dzisiaj tutaj teraz i będziemy walczyć, bo zależało mi na tej walce od naszego pierwszego spotkania. Aczkolwiek im dłużej jestem w sporcie, tym też uważam, że takie rzeczy nie powinny wychodzić poza salę treningową. I tak samo jak wtedy, tak i dzisiaj uważam, że cała ta dyskusja była rzeczywiście w sumie niepotrzebna i rozdmuchana przez wszystkich dookoła. Dobra, to ucinamy i teraz dziewczyny, no to która wygra? Ja pamiętam tylko tyle, że w tamtym momencie faktycznie były duże plotki, bo to było mniej więcej w momencie, w którym ja na swojej gali walczyłem. Chyba to była gala właśnie druga moja. I wtedy w kuluarach straszne plotki chodziły, że Linkiewicz dała wyrównany sparring z Owczarz i wiem, że Fame mówił, takie się plotki pojawiały, że fajnie byłoby im walkę zrobić. I że generalnie Marta super forma, nie? Bo ty powiedziałaś 99% Big Woman. Sobie dajesz. Tak, Big prawda, Woman tak, wygra. Zaraz tak, przyjdziemy. Tak, powiedziałam, że daję sobie 99% szans na wygraną i bardzo w siebie wierzę i nie daję sobie 100%. Jak ci do tego... Daję sobie 99%. Ja wiem, ty masz 8 walk w KSW. Trenujesz długo, ty byłaś chyba mistrzem Polski w boksie, z tego co pamiętam. Miałaś rekord 4-0, 4 zawodowe walki. A tutaj dziewczyna, która walczy tylko we Freak Fightach, mówi, że na 99% pokona cię. Wiesz, trzeba też zaznaczyć, że ja w boksie miałam epizod, no ale to już było tak dawno temu i każdy wie, że od kiedy przeszłam do MMA, ja jestem zdecydowanie grapplerem, więc też w sumie jestem zdziwiona, że skoro ten sparring wtedy był w MMA, nie bijemy się teraz w MMA, więc to też nie jest tak dla mnie K1 jest totalnym debiutem. Ale no, to ja sobie dam 99,9, bo wszystko oczywiście w walce może się wydarzyć, ale... Natalio, w takim razie na 22 zamawiam posiłek. Jaki? Krewetki. Dziękuję. Widziałam gdzieś wywiad, w którym mówiłaś, że dajesz, że jesteś pewna, że wygrasz, więc teraz zaczyna się rozmowa na temat tego, że jesteś grapplerem. Już wiesz, Martynie, nie jest to 100%. Jakby, nie, mówisz, to ty mówisz, że szukasz bardzo dużych wyzwań i że chcesz się bić z zawodowcem. Gdyby tak było, to byśmy się biły w dziedzinie, w której ja zawodowcem jestem, bo ja nie jestem zawodowcem w K1. Co ale zmienia faktu, że daje, że wychodzisz się z boksu. Oczywiście, że wywodzę się z boksu. Trenujesz dużo dłużej niż ja, nawet sam boks. Oczywiście, ale od 7 lat zajmuję się tylko i wyłącznie MMA, gdzie każdy doskonale wie, że moją dziedziną jest parter. Więc jakby co nie zmienia faktu, że ja daję sobie, jeżeli potrzebujemy tych 100%, mogę dać sobie 100%. 99,9 też jest całkiem spoko, uważam, wynikiem. Ale po prostu bądźmy tutaj precyzyjni, że ja nie jestem zawodniczką K1, jestem zawodniczką MMA. Jeżeli byś chciała się sprawdzić z zawodowcem, jak twój progres ma się na tle zawodowca, biłybyśmy się w dziedzinie, w którym zawodowcem jestem. Co nie zmienia faktu, że jakby na tą walkę jestem bardzo spokojna. Naprawdę byłam w takich sytuacjach w klatce, może nie mam żadnej walki w K1, ale tych stójkowych wymian parę w klatce zaliczyłam z naprawdę takimi zawodniczkami, z którymi jakby ja ciebie bardzo szanuję jako sportowca, ale myślę, że w takich wymianach w
klatce, jak ja byłam na przykład, nie wiem, z Sylwią Juśkiewicz i wygrywałam trzecią rundę, nie mając połowy twarzy, to jeszcze nie byłaś. Tak, to ja pamiętam tę walkę. Tata mi o niej opowiadał, podobno to jest jedno z historycznych pojedynków kobiet na arenie polskiej. Dobrze, że właśnie na fejmie do takich historycznych momentów wracamy też, nie? Bo to też trzeba tego ducha sportowca zaszczepić w młodych. Coś dodać i w ogóle ten temat się tak... Już jedno zdanie, bo dochcieliśmy do innej pary. A propos tej walki na zasadach MMA. Ja zaliczyłam poważną kontuzję rok temu. Od tamtej pory nie trenuję MMA i zamierzam trenować tylko kickboxing. Więc dlatego ta walka jest na zasadach K1. Jeśli kiedykolwiek wrócę do MMA, spoko, możemy się bić w pełnym MMA. Świetnie, ja też nie mam problemu z tym, żeby bić się w K1, żeby nie było, tylko po prostu precyzuję to, że jakby nacisk na bicie się frika z zawodowcem, no ja zawodowcem w K1 nie jestem, ale i tak spokojnie moje te umiejętności stójkowe z MMA i gdzieś tam ta przeszłość z dzieciństwa właściwie bokserska, myślę, że w zupełności wystarczą, ale no żałuję, że nie bijemy się na pewno w MMA, bo to jest moja dziedzina, ale fajnie. Rodzice u mnie są w tym weekend. To do was, panie, jeszcze myślę później. Rodzice do mnie w ten weekend przyjeżdżają, to też jest powód, dla którego podziękowałem Fejmowi za zaproszenie, bo Fejm zadzwonił do mnie z pytaniem, czy zjawię się na Narodowym, no ale wiadomo, teraz rodzina, to kiedyś Rafonix powiedział, no ale myślę, że w sobotę wieczorkiem i tak nie będziemy mieli konkretnych planów, to pewnie z rodzicami sobie usiądę i obejrzymy to wydarzenie, jedząc coś smacznego. Wrócimy, ty mówiłaś, Karolina, że twoją mocną stroną jest parter. Ze słowem parter rymuje się nazwisko Parkę, więc ja bym przeszedł w takim razie moment. Do... Gdzie ty moment? Do... Okay, ja to myślałem, co cały czas rozmawiałeś się. Norman, słuchaj, bo ty taki jesteś bardzo agresywny w stosunku do Pawła i na programie nie tylko mu jakby zdzieliłeś go klapkiem, ale też powiedziałeś, że będzie twoją dziwką w oktagonie. Dlaczego, skąd jakby jest ten ładunek emocjonalny do twojego rywala? A ja tylko powiem, że słuchajcie widzowie, mamy mikrofon, także podchodźcie śmiało, też zadajcie pytania. Halo? Chwilka, tylko Norman odpowie i zaraz będziesz mógł. Ale to możesz ustać już, wiesz? Czy możesz stanąć? It's just a fight, you know, so he says he's going to come and punch the head off me for two rounds and that's all he's really got. So I don't know what's going to happen, maybe third round. And once the third round comes, then that's it, game over. No nie wiem, to jest tylko walka. On mówi, że zwali mi głowę z szyi w tych dwóch rundach, ale może dojdziemy do trzeciej i wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja myślę, że tutaj każda ewentualność wchodzi w grę, bo ja jakoś specjalnie nie zakładam, że ta walka potrwa jedną, dwie, trzy rundy. Po prostu wchodzę i będę się bił. Norman myśli, że ja... Widzowie, jakbym zgadywał jakiś powód tego, że Norman siedzi w kurce, to myślę, że robi wagę, tak szczerze. To chyba po prostu może pomagać. Nie wiem, nie znam się, czy jak się wcześniej wagę też robi. Ja będę jak tam, jak jeździec bez głowy, ale może się bardzo pomylić. A jak... Zrobił jeden partyzancki ruch i to był jeden jego strzał, który zrobił w tym. Dlaczego on wyszedł? Tak? A co się stało? Bo właśnie, bo Norman... No to możesz mówić do mikrofonu. Proszę o włączenie mikrofonu dla naszego widza. Kurwa. Proszę, już możesz mówić. Mogę? Tak. Dobra, słychać mnie. Norman Parkę oszukał mnie i mojego kolegę, wyłudził od nas prawie 11 tysięcy złotych. Obiecał nam, że będziemy z nim w narożniku na Fame MMA, a teraz się próbuje wymigać i próbuje od dwóch miesięcy nam nie oddaje pieniędzy i ucieka tylko. Ale wy byliście w tym narożniku? Na której gali to było? Na tej gali miało być. Najpierw przed zmianą terminu, przed zmianą wydarzenia na Narodowy. Z Łodzi na Warszawę, tak? Ogólnie mega chujnia, stary, bo normalnie spierdolił Norman. To jest, normalnie no, spierdolił, bo... Mega chujowe, nie? Bo już widział, czyli coś... kurwa ogólnie do Normana po bilety tak, jakby... to się nie odzywać. No właśnie, bo jak wyszedł, to trochę jakby potwierdził. No, no dobra, poczekaj. Znaczy właśnie, bo tak to wygląda, że skoro cię zobaczył, tak. Więc niejako to potwierdził. Tak? Uważaj, uważaj, biegnie za tobą, uważaj. To znaczy... On ogarnie, trzymaj, kurwa! O, wysoko! On często po nogi schodzi, kurwa. Dobra, ale poczekaj, czyli na tej gali miałeś być w jego narożniku, tak. Rozumiem, jeszcze z kimś? Z moim kolegą, z moim kamerzystą, bo chcieliśmy nagrać vloga,
z tego. Czyli zaoferowaliście mu, że nagracie wideo? Nie. Ty mu dałeś 11 koła i sobie kupiłeś to miejsce w narożniku, tak? Tak, już wam tłumaczę. To ogłoszenie. Bliżej do mikrofonu. Dobrze. Kurwa, mu jest droższe jak coś, to teraz mówię oficjalnie 25 tysięcy. Jeżeli ktoś chce wejść ze mną do narożnika, to zapraszam. Jeżeli chcecie przeżyć wyjątkową chwilę, idealnie. Dziękuję za sytuację. Bory, dobry pomysł na biznes. Chłopaka wziąć do mapy pocieszenia. Jaki marketing zajebał. Chłop przyszedł powiedzieć, że mu pieniądze zajebali, a Tyburski mówi: za 25 tysięcy ja was nie opierdolę, ja was wezmę w narożnik. Piękne, piękne. Dobrze. Ogólnie poważny kraj. Dokończ historię. W ogóle dokończ historię. Norman chujowo się ceni. Ogłoszenie już było w kwietniu. My napisaliśmy do niego i on wspominał, że może się zmienić data wydarzenia. I... Może menadżer się wypowie. Tak, ja chętnie menadżer, się wypowiem. Menadżer. Oczywiście, że się wypowiem. Oczywiście się powiem. Dostałeś, wziąłeś działę, czy nie? Bo tu kolega powiedział słowo wyłudzenie. Wziąłeś działę? I teraz tak. Jest wyłudzenie. Umówił się, że odda nam pieniądze i... Kilkukrotnie pisał, że odda, tylko przekładał, wymyślał wymówki tak, i nie oddał do dzisiaj, od czerwca. Ziomuś, ale Norman jest w Polsce dopiero od tam 5 dni i ogólnie powiem ci tak. Mówił mi Norman o takiej sytuacji, że ma ktoś go sponsorować i w ramach sponsorów, bo czasami takie, że jak ma miejsce w narożniku, to sponsor też może z nim pójść do narożnika. Dlaczego nie? Może sobie na to pozwolić, to jest jego decyzja. I z tego, co mi Norman napisał, też właśnie przyjaciół do Polski i tak dalej, to że będzie taka sytuacja, żeby mu przekazał gotówkę, bo potrzebuje się z kimś rozliczyć, oddać pieniądze, więc on te pieniądze oczywiście wam zwróci i te pieniądze on ma przy sobie prawdopodobnie nawet dzisiaj, więc uważam, że temat jest zamknięty. Filip, ale jeżeli ma pieniądze, pieniądze, to niech odda tutaj. Powiedz, że już może wrócić. To jeżeli on ma pieniądze i chce je oddać, to czemu on, to czemu wyszedł? On po hajs poszedł, ty bez kitu! Może poszedł po hajs, wiesz, na pewno... W skarpecie ma, w skarpecie. Pod bankomat już tam jest. Bo wczoraj pisał jeszcze... Czy przedwczoraj, że nie ma pieniędzy dla mnie? Bo wydał na trening. Ale bo ja mu dzisiaj te pieniądze dałem, okay. Więc on się z tobą rozliczy, wiesz, no, ziomek, spokojnie, nikt się nie oszuka, rozliczy? Na pewno. Tak. Czyli Norman poszedł po pieniądze. To wtedy... Teraz to w euro bierz normalnie. Jasne. No to było w euro zapłacone. Jasna sprawa. Bo ja z Holandii przyjechałem tutaj. Jasna sprawa, dzisiaj będziesz... Funtach daję teraz. Będziesz rozliczony dzisiaj i tak dalej. Wiesz, dobrze, no to wtedy usunę film z kanału. My mamy to na naszym kanale na Dawik i to po prostu... No, zareagowaliśmy, bo nie jesteśmy jedynymi, których oszukał. Wielu ludzi do nas pisało. A co sądzisz ogólnie o tej, no nie ma co ukrywać, chujowej akcji, że spierdolił? Ale poczekaj, bo Filip powiedział, że on po pieniądze chyba poszedł, tak? Może Norman. Po hajs. Nie. Michał, niech mi odda pieniądze, usuwam film, kończę. Michał, taki kozak, ja mam pomysł. Taki kozak, a widzów chuja robi. Ja mam pomysł, jak z tego wybrnąć. Ja wezmę kolegę od narożnika, tylko pozwólcie mi dodatkową osobę wziąć. Dobra. O, dziękuję. Z tego, co dostałem informację, to Norman... dodatkową osobę i ja cię wezmę za... Czekaj, Marcin. Ja cię dostaliśmy ważną informację, że Norman wyszedł z budynku, także może... Co? Pozwalamy. Co, kurwa? Chłop w trakcie programu wyszedł, nie wiem, do bankomatu pieniądze wypłacić? What the fuck? O pieniądze czekam. Nie, on do tego. Na bank do kantora pojechał. Dziwna na może tak. Ty, albo bez kitu, może poszedł łańcuch zostawić w Lombardzie. Albo poszedł do tego Arka Tańcu Willy Wonka, Lombard prowadzi. Jeżeli tak, to ja jestem szczęśliwy, bo... Opierdoli kantor! Słuchaj, ja nie szukałem problemu. Ziomek! Chciałem po prostu... Mordziu, ziomek, jak chcesz, to... Wyjdziesz. To masz zezwolenie ogólnie, że możesz być. Ze mną wyjdziesz. Tylko dodatkowa osoba. Dobra, to jestem. Gdzie? Nie. To jest. Dobra, to inaczej ja może... Mordo, podobno jeszcze masz zezwolenie, żeby rozjebać Normana, jak coś... Zbita piona, narożnik jest. Wielkie brawa tutaj dla Marcina. Szkoda, ale... że tylko, że będziesz w przegranym narożniku, a miałeś być w wygranym, ale nie, też jest okej. Dopierdolisz jeszcze Bątkowskiemu, który kłamie. Ale też jest okej. Dopierdolisz jeszcze Bątkowskiemu, który kłamie, że to miał być jakiś sponsor, bo Norman jawnie wystawiał na sprzedaż swoje miejsce w narożniku. Dokładnie, jawnie wystawiał, to było na stronie. Więc przestań kurwa konfabulować Bątkowska. Ale... Nie, tak szczerze, jeżeli wystawił swoje miejsce w narożniku i nie zwrócił pieniędzy natychmiast, kurwa, to dla mnie podejście jest proste. Ktoś od ciebie kupuje daną usługę, okazuje się, że usługi nie możesz wypełnić na przykład, to twoim zasranym obowiązkiem jest kurwa stanąć na rzęsach, żeby ktoś odzyskał pieniądze w trybie natychmiastowym. Nikt kurwa po pierwsze nie musi na słowo ci ufać, że ty pieniądze zwrócisz, a po drugie ty nie prowadzisz kurwa nieopodatkowanych, on nie prowadzi nieopodatkowanych pożyczek kredytowych. Dla mnie to jest celowskie w chuj. Dla mnie nie ma usprawiedliwienia. O, ale nie ma mnie w Polsce. No i chuj mnie to interesuje, kurwa. Przelewy istnieją międzynarodowe. Dajesz numer konta, ja ci siano, kurwa, zwracam. Koniec tematu. Się rozliczy dzisiaj, wszystko będzie załatwione. Jeżeli się rozliczy, ja usuwam film, kończymy temat. No i tyle. No i
No kurwa, i mordo! I zobacz, będziesz się musiał na Stadionie Narodowym. Ja się kurwa martwię! Z szeregowym wrzotkiem w narożniku. Nauczy tylko resuscytacji. No, dobra, 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 dobra. To już mamy, żeby go to już mamy ustalone. Nie, poczekaj, mordecz... kurwa, bo ja się boję, że Norman nie dojdzie do Narodowego, kurwa. Dojdzie na pewno. O, to dojdzie, tu się nie martw. Dzięki ci, morderstwo. Weź mu opuść ten dług, mordo, bo ja nie zmartwię. Mordo, dziękuję. Jak ty mi dasz, to ja mu dziękujemy, kurwa. Ziomuś, jeszcze bonus ode mnie, ze mną też możesz być w narożniku. Panowie, dziękujemy bardzo. Mordo, wszystko! Wszystko, już zostaw wszystko, mikrofon. Dzięki, pozdro. Dzięki. Napisz do mnie na Instagramie, dobra? Właśnie. Polish Zombie MMA. Ale czekajcie, tak, spytajmy się Pawła, co o tym sądzi. No, słuchaj, no chujowa akcja, no ja nigdy takich krzywych akcji nie odpierdoliłem, bo mam kręgosłup moralny, w swoje życiu się naodpierdalało, różne rzeczy się robiło. No, że już chyba nawet chuj w jakieś kręgosłupy moralne, bo to wiadomo, to nie każdemu trzeba na słowo ufać, że jest człowiekiem jakimś tam kurwa idealnym, nie? I poukładanym społecznie, ale ja nie rozumiem tych ludzi z takiego już nawet egocentrycznego punktu widzenia. Stary, jesteś osobą publiczną, zarabiasz potężne pieniądze na walkach. Jak trzeba się stwelić, żeby kogoś próbować na jakieś grosze względem sum, które zarabiasz, okraść? Bo jak dostajesz, nie wiem, 150 tysięcy za walkę, czy 200 tysięcy za walkę, to 11 przy 200 to są grosze. To jakim trzeba być kurwa zjebem, żeby nie inwestować w swoją przyszłość? Rozumiesz? To już nawet będąc totalnym egoistą, egocentrykiem, bla bla bla, to jest nielogiczne, to jest debilizm. To jest debilizm kurwa w czystej postaci. Ale to są takie sytuacje zero-jedynkowe, ich nie ma tutaj tłumaczenia. Po prostu odjebał, to jak odjebał, to powinien kurwa dogadać się z chłopem i tyle, i nie uciekać od tego, no i tyle, no. Mam nadzieję, że po prostu dojdzie na ten Narodowy, bo tak wyszedł kurwa szybko, że... No jeżeli on opuścił budynek, to jest dziwne, to ja może jakby zablokowali teraz linię do Irlandii, żeby nie spierdolił, kurwa. To ja może skorzystam z okazji, no że jakby mamy menadżera, no to Filip jakby... Ty, jak teraz ten, co go spławił... Filip, tylko mu biletu, kurwa, nie kupuj teraz. Czy ty jakby zadeklarujesz, że gdzieś ogarnie, że ten chłopak dostanie pieniądze, no to jest tam 11 koła, to już jest taka poważna kwota, nie? Filip, powiedziałem. Właśnie, i to jest pojebane, bo wiecie, nie zrozumcie mnie źle, 11 tysięcy dla przeciętnej osoby... To jest pojebana kwota, ja się z tym zgadzam. To jest w kurwę dużo pieniędzy, wystarczy spojrzeć w statystyki, żeby zobaczyć, ile ludzie mają na kontach poodkładane, bo to są realia takie, a nie inne. Ale dla osoby, która walczy w fejmie, no to 11 tysięcy, no kurwa, sorry, ale bądźmy szczerzy, to jest jak splunąć. Dla gościa, który jest zakontraktowany w fejmie i ma tam kilka walk, to jest jak splunąć. Oni tam naprawdę dostają, kurwa, pojebane kontrakty. Wiem, bo sam mam z nimi kontrakt podpisany. No kurwa. Cała garza Filipa! Słuchaj, Norman powiedział, że... No, Norman, tak, to jest cała moja wypłata za Marcina Wrzoska. Chyba, że go znokautuje, bo tam postawili ludzie dużo pieniędzy, to ten, to... No dobra, no ale jakby Norman... Jesteś tak chujowym menadżerem, kurwa, pewnie jesteś jeszcze gorszym... Że nawet 11 koła mam przy sobie, żeby się na Normana rozliczyć, kurwa. Dobra, taki bo Filip... Ej, a masz stówę do 10 pożyczyć? Może i Norman nie dostaje pizny, ale Podkowska za to... Ale widzowie, właśnie wpadłem na nowy pomysł biznesowy, jeżeli... Bo ja nie wiem, czy wiem do siebie, za to zawsze powtarzam, bo mi autentycznie na tym nie zależy. Dlatego ja też parę propozycji odrzuciłem, na Narodowy też miałem propozycję i odrzuciłem, bo mi się nie chciało, bo wolałem na wakacje polecieć. Parę powodów było w sumie. Jeszcze kurwa bark mnie bolał i stwierdziłem, że nie wiem, czy go wyleczę, na tyle szybko już wyleczyłem. No. Więc ja zawsze mówię, że ja nie wiem, czy ja będę się bił, nie? Ja nie wiem. Ale tak szczerze, jak patrzę na ten Narodowy, to niespecjalnie chciałbym tam występować. W sensie, że nie mam takiej, wiecie, nie chodzi o to, że event, kurwa, jakoś staram się demonizować czy coś, tylko nie mam takiej jakby chęci w sobie, rozumiesz? Nie mam takiej chęci w sobie, nie mam takiej potrzeby. Patrzę na to i nie mam takiej myśli, kurwa, fajnie byłoby tam być, tylko mam takie na zasadzie, kurwa, fajnie, że nie muszę tam być teraz, tylko mam wakacje. No. O, kicia zasnęła. Jeżeli jeszcze kiedyś zawalczę, to wydymam was na pieniądze. Będziemy sprzedawali miejsce w narożniku. Haha, to jest plan, kurwa. Zostanie. Dobra, to Marcin. Mordo, za to, że cię oszukali, Marcin. Podkowska zostanie w pizdę. Marcin, deklarację po prostu bym chciał, bo jakby ty zadeklarowałeś, że on ma te pieniądze, zaraz przyjdzie, on opuścił budynek. Czy ty jako menadżer zadeklarujesz się teraz publicznie, że ten chłopak dostanie te pieniądze? Chłopak dostanie pieniądze, ale nie wiem, gdzie jest Norman, więc... Ale pieniądze... Ja jako menadżer... Dobrze, ale ty deklarujesz i obiecujesz, że to załatwisz, że dostanie. Tak, jest temat za... Nie wiem, ja jako menadżer bym oddał za niego, nie? Tak, ja oddam za niego. Całą swoją wypłatę za jest następny dłużnik. Kolejny. O kurwa! Dzień dobry widzu, z czym... Ja tobie też wisi, kurwa, ja już nie mam! Nie, ja z sobą... Dawaj, Krycha, co tam? Nie mam głosu.
Słuchajcie, no. rewanż. Dajcie głos dla Krychy. Kurwa, Krycha, można mówić. Krycha, możesz mówić. Spokojnie, dam ci ten rewanż. Tylko najpierw z Wrzoskiem. Dobra, panowie, dajcie mu powiedzieć. Dawaj, Krycha. Ale no, teraz. Teraz jest. Give me my 5 zł, kurwa. Nie, ale tak na poważnie, nie chcę z tobą rewanżu. Kurwa, daj spokój, będziesz kazał mi się odchudzać na takiego, tego, kurwa, szkieleta jak Wrzosek. Daj ale, spokój. Ale ja Wrzosko odchudziłem, jest z siebie dumny, wrzuca zdjęcie na Instagram, płeć przeciwna się interesuje, on jest szczęśliwy, kurwa. Ma lepszą formę, lepszą dyspozycję. Krycha, ja chcę, ty z dobrym Wrzoskiem nie chujowy. Kurwa, nie proś go o rewanż, będzie go najebał. Ej, słuchajcie, tak, wracając do Normana. Kurwa, to mi się podoba. Ej, wracając do Normana, czekaj sekundę, mam do niego zajebistą nową ksywę. Będzie miało dzisiaj ksywę długi, nie dlatego, że jest wysoki, tylko może ma w chuj długów. Dobra. Nie. Nie, a propos długów nie ma, ale dostałem wiadomość, ten pedał gadał o mnie bzdury w internecie, miał zamiar przyjść do mojej drużyny narożnika, ale nie mógł i nie zgodził się. Ja mu powiedziałem, że wypłacę mu hajs po walce na 100%, masz moje słowo, bracie. Chciałbym tylko powiedzieć, nie używamy słów na P, także za to przepraszamy. To kto, z kogo to był cytat? Ale rozumiemy cytat. Parkę, tak. Parkę. Ty przepraszam. Pana ta dusza. Poczekaj, ale kto to napisał? Parkę? Pan Tadeusz. Dobra, to jest do rozwiązania jeszcze później w takim razie. Może przejdźmy, bo tutaj panowie też czekają właśnie. Dawid, Kieras. Ja się nie spieszę. Widziałem Crazy jak ostatnio trochę... Kieras, bo teraz mamy pytanie do was. Jak ostatnio parodiowałeś troszkę tam tarczę swojego rywala? Co ci się nie podobało? Nie, ja nie parodiowałem. No jak? Nie, przecież widziałem. Ale nie parodiowałem tarczy. A co? Tylko to, co mówił. Cios. Tego, co mówił. A, okej. Ale to nie. Bawiliśmy się z kolegą akurat na treningu, bo Kieras tam straszy na tym swoim Instagramie. To mu trochę odbiliśmy piłeczkę, tak, żeby było fajnie. Nie no, słuchaj, tak poważnie to... Na tej maszynie zrobiłem 300 ciosów w 3 minuty, ale to jest po prostu taka zadaniówka, wiesz, bieg bokserski i tak dalej, także... Chciałem, generalnie głównie reklamowałem tego ITS-a, ale można potrenować, to jest jeszcze gorsze niż tarczowanie przez trenera. Okej, Kieras, jak wczoraj miał miejsce stream Bandy, gdzie właśnie między innymi Crazy miał okazję wystąpić, tam jeżeli dobrze pamiętam, to w oktagonie on ocenił swoje szanse na zwycięstwo z tobą na, delikatnie mówiąc, bardzo wysokie. Jak ty się do tego odnosisz? Jak ty swoje szanse oceniasz w walce z nimi? Co myślisz o takiej pewności siebie, rywa? Słuchaj, no gdyby nie był pewien, to by nie wziął walki. Ja tak samo jestem pewny siebie, że wygram, bo jakbym miał już od samego początku przyjść z spuszczoną głową, to nie ma sensu walczyć. Każdy jest pewien siebie, ja też jestem pewien siebie, także dobrze, że Dawid też jest pewien siebie, bo przynajmniej będzie fajna walka. I co? Wygra pewny siebie i lepszy, także wiesz. No dobra, ale tutaj jakby ludzie, z tego co pamiętam na BetClicku, no to ciebie stawiają bardziej w roli underdoga, pomimo że formuła jest twoja, bo walczycie w boksie. I jak ty się z tym czujesz? Moja? No boks. No bliżej jest. No co, ale w kickboxingu rąk nie używasz? Choć no też używasz, tak? No używasz, tak, ale jednak... Jakbyś policzył, ile razy kopiesz, ile razy uderzasz ręką, a ile kopiesz, to jest 3 do 1. No dobra, jesteś underdogiem tutaj w tym pojedynku. Ale jest, ale jest trochę inna pozycja, inny dystans troszeczkę. No dobra, no słuchaj, jestem underdogiem, no i bardzo dobrze, że jestem, wiesz. Nikt nie widział, jakby, gdzie walczę, nie pokazywałem się, jakby, gdzie Dawid walczył naprawdę z kozakami. Spadniesz, dobrze tak. Wypada, więc no... Kotek. No chyba to on powinien być faworytem, co? A no. wyjdzie wszystko w klatce, wiesz. Tak, spadniesz tak. Chodź, no dobrze, no między panami tutaj duży szacunek sportowy. Ja tak próbujesz, my szukamy, taka jest taka nasza rola, żeby znaleźć coś. Szukaj. Nie znajdziesz, sobie, ale wy nie macie chyba. Zanim kolega wpierdoli do KRD Normana, to jeszcze można do Bociana z nim pojechać, kurwa, żeby oddał. To jest opcja. Ale Paweł bez przeciwnika w sumie został, nie ma z kim gadać na kąpie. Ja się boję, przeciwnika. On się tam pożyczy, kurwa, na śmierci, nie dojedzie. Walka będzie na pewno. Ja bym chciał tylko przejść na chwilę do dziewczyn. Oglądałem dzisiaj twój wywiad z Maćkiem Turskim na BetClicku. I tam odniosłaś się do ostatniego... Kurwa, Paweł, zabierasz nam fame, nie? Do
Do ostatniego ten, czekajcie panowie, odrzucenia przez Karolinę trzech przeciwniczek na gali KSW. I ja to tak odczytałem, że zasugerowałaś, że to trochę było Karolinie na rękę, bo ona powiedziała, że do ciebie potrzebuje najlepszej formy też zdrowotnej, bo jesteś bardzo dobrą zawodniczką. Myślisz, że Karolina też specjalnie odrzuciła te rywalki, żeby wyjść do ciebie w 100%? Karolina powiedziała, że jestem w dobrej formie i że nie może mieć kontuzji na walkę ze mną. Wiesz, no na tym polega dla mnie bycie profesjonalistą i sportowcem, że nigdy w życiu nie wyszłabym do jakiejkolwiek walki z jakąkolwiek kontuzją, ani nie przygotowywałabym się do walki, na przykład mając kontuzję, biorąc pod uwagę, że między walkami... Tak, to powiedz to Denisowi Załęckiemu, kurwa, zaraz będzie zgrzyt. Walkami miałam 6 tygodni, no to jeżeli miałabym kontuzję najprostszą, najgłupszą, która wykluczyłaby mnie na 2-3 tygodnie, no to nie wyobrażam sobie przygotowywać się do kogokolwiek. Już nie umniejszaj sobie tak, Marto, żebym, że ja mogłabym sobie, się... Ja sobie nie umniejszam. Jakby padło pytanie, czy myślę, że to ze względu na walkę ze mną... No to ja mogę powiedzieć, że nie. Trzeba zapytać się Karoliny. Hmm. No to ja odpowiadam. Nie, po prostu nie. Jakby z całym szacunkiem do tej walki, walka tutaj jakby była niestety w tamtej sytuacji dla mnie bardzo ciężkiej. Ostatnim, o czym myślałam, miałam tego wieczoru bić się z mistrzynią świata, byłam na to gotowa. Niestety moja rywalka wypadła 3 godziny przed walką i nasz potencjalny pojedynek nie miał nic wspólnego z odrzuceniem jakiejkolwiek kolejny. Dla mnie na tym polega profesjonalizm, że przygotowuję się do walk, a nie wychodzę na nie z marszu. Okej, rozumiem. No skoro tak uważasz, to niech tak będzie. Nie wiem, w moim odczuciu odrzuciłaś po prostu 3 walki w swojej federacji, żeby wyjść w 100% zdrowa i bez... I sugeruję, że Karolina się ciebie obawia. Tak? Ale sugeruję, że dziewczyny, które wskoczyłyby 3 godziny przed walką, zrobiłyby mi większą krzywdę niż mistrzyni świata, na którą byłam gotowa tego wieczoru? Nie wiem, mogę ci... Inaczej, jesteś profesjonalnym sportowcem. Ja z szacunku do swoich fanów, do swoich trenerów, do swoich przygotowań podjęłabym rękawice i wyszłabym tego wieczoru do walki. I wydaje mi się, że tak. Powiedziałaś w wywiadzie, że wychodząc do walki ze mną nie możesz mieć żadnej kontuzji, więc wydaje mi się, że tak. Odmówiłaś 3 rywalek tylko po to, żeby wyjść do walki ze mną w pełni zdrów. Dlaczego ode mnie uciekł? Tak, zapewnij, że podpisz swoją pewność siebie. Okej, gratuluję, ale gwarantuję ci, że mimo tego, że jakby podchodzę bardzo poważnie do tej walki, ostatnia osoba, o której myślałam, ostatnia w ogóle sytuacja, jakiej myślałam, to potencjalna... dalsza walka, ale jeżeli potrzebujesz czegoś takiego do podbicia swojej pewności siebie, to zbieraj sobie... No ja bym chciał tą pewność siebie zobaczyć. Spójrzcie sobie, panie, w oczy. Chodźcie, zapraszamy was na środek. Tylko się tu nie zabijcie. Za 5 dni walka, a emocje buzują. Słuchajcie, i to jest pojedynek, który wisiał w powietrzu już kilka lat. Karolina Owczarz, profesjonalna zawodniczka KSW, zmierzy się z Martą Linkiewicz. Kupujcie bilety na fejoma.tv, aby zobaczyć tę wojnę w formule K1 na... Nie no, co by nie pierdolić, to Karolcia jest w formie. Małe rękawice na żywo. Dziewczyny, pozycja bokserska. Tutaj bardzo intensywny stare down trwa. To jeszcze nie czas na pozycję bokserską. Co widzisz w oczach swojej rywalki, Karolina? Podpowiem Subob. Okej, pozycja bokserska. Poprosimy do publiczności. A my dziękujemy wam bardzo serdecznie. To był 2. panel konferencji Fame 22 Ultimate, ale zostańcie z nami, bo już za chwilę 3. najpotężniejszy, prawdopodobnie co-main eventy oraz main event. No ten 3. będzie potężny jak Diablo. Znowu będzie mówił, że golf nie jest sportem, e-sport nie jest sportem, on jest największym na świecie sportowcem, bo przyjął parę razy, kurwa... Bo